Pamiętnik księżniczki, odcinek pierwszy. Księżniczku Maju, wstawaj. Która godzina? Jest 6:30. A nie mogę wstać o 6:50. Nie. No dobra. No, to ja ci wybiorę jakieś ciuszki. Dobrze. A czy muszę już wstać? Bo rodzice mi kazali cię obudzić na obiad, znaczy na śniadanie. Ej, z szacunkiem do mnie, ja jestem księżniczką. Dobrze. Proszę, tylko może ubierz to. A ty się ubierz, a ja wychodzę. No dobra. Muszę jakoś to założyć, bo wtedy mnie nie puści. No, super, nie? Już! O, pięknie, to chodź na śniadanie. Idziesz? Tak, idę. W kuchni, gdy rodzice czekali na jej córkę. A gdzie Miranda? Już wasza wysokość, przyprowadziłam pani córkę. To dobrze. Cześć mamo, cześć tato. Lubię być księżniczką, ale tylko mi nie pasuje ona i żeby wstawanie tak wcześniej. Musisz tak wcześniej wstać, bo masz lekcję. Dzisiaj masz tylko jedną. Sobie wezmę tą babeczkę. Ja kawałek chlebka. Ojo, sobie wezmę kościół. Jej, smacznego. Dziękuję. Dziękuję. Gdy wszyscy zjedli swoje ulubione śniadanie. Dobra, ja zjadłam. Dzięki, było dobre. Ej, czekaj. Co? Jeszcze wszyscy nie zjedli. O, proszę. No dobrze, idź do swojego pokoju. Lepiej zrób jej lekcję manierów. A nie słyszałaś, jaka jest kulturalna? Taka słodka z niej dziewczynka. No co ty? No dobrze. Ale jakie ona ma teraz lekcje? Ja wiem. No jakie? Origami. Nie origami. Przepraszam. Musi śpiewać. O, okej. Skąd to wiedziesz? Już jedźmy. Dobra. O nie, kokardka mi spadła. Posiedzę sobie na kompie. No weź. Przepraszam, co ty robisz? Księżniczku. Księżniczka. Jak to co? Siedzę na moim laptopie. Ale przecież my mamy lekcje. A no tak, muzyczne. Mam ćwiczyć jeszcze raz tą, co ćwiczyłam? Nie, dzisiaj będziemy mieć jakąś nową. Dobrze. Po lekcjach. No i co dostaję? Taką piątkę. Dobrze, już masz wolne. To dziękuję, no. To nareszcie. Jak nikogo nie ma. I tak wstaję o 6:30. Należy mi się. Ciąg dalszy nastąpi.